już kilka wycieczek za nami. Dzisiaj bardzo wnikliwie poznamy historię ziemi radomskiej w kontekście Jana Kochanowskiego. Także ja za momencik przekażę mikrofon naszej pani przewodnik. Ona nam wszystko dzisiaj opowie. Pytania można zadawać. Pani Weronika jest naprawdę ogromną skarbnicą wiedzy. Ja tylko dodam z takich informacji technicznych, że oczywiście uważamy na samochody przechodząc. I dzisiejsze wydarzenie jest wydarzeniem bezpłatnym, dlatego że lokalna organizacja turystyczna Ziemi Radomskiej pozyskała finansowanie ze środków samorządu województwa mazowieckiego, za co oczywiście ogromnie dziękujemy, liczymy na więcej, tak żebyśmy mogli się spotykać na innych wydarzeniach. Liczymy na więcej, tak, dokładnie. Dobrze, to ja przekazuję już mikrofon pani Weronice i oddajemy się w jej ręce. Dziękuję pani Magdzie, tak, za przedstawienie, za bardzo miłe przedstawienie. Tak, naszą wycieczkę z wami zaczniemy od kościoła parafialnego. Przepraszam, nie jestem przyzwyczajona do mikrofonu, więc trochę dziwnie mi się rozmawia i słyszę swój pogłos. Tak, więc żeby nie tracić czasu, od razu przejdziemy do kościoła i poprosiłabym o wyciszenie telefonów, tak? Bo nie ma oczywiście żadnej mszy świętej, ale są osoby, które się modlą. Nie chcemy im naruszać spokoju, więc właśnie w kościele tylko ja pozwolę sobie zabrać głos. Dobrze, to ruszamy powoli. Zapraszam.